Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Tak, dobrze widzicie, właśnie gramy w Simsy 1. Moi drodzy, ja wiem, że dla was może to być szok, bo pewnie nie oczekiwaliście ogólnie po tym kanale takiej serii. Zresztą widzieliście po tym pierwszym intrze, które było. Ja tą gierkę już kiedyś ogrywałem. Dokładniej około 5 lat temu, gdy założyłem swój pierwszy kanał, który był w sumie nie wypałem, bo tam w sumie były głównie live'y i to jeszcze w 480p. Z racji tego, że miałem dosyć słaby internet. No i wiadomo, te filmy też nie były jakiejś super jakości. A to z takiego powodu, że no, jeżeli live'y nie chodziły, to i przesyłanie takich filmików było ciężkie. Jeżeli te filmy miały tam po 1,5-2 giga, no to przy takiej prędkości wysłania 1 megabit było dosyć bardzo ciężko. No i kochani, właśnie dlatego stwierdziłem, że wrócę do tej gry. Nie będzie to długa seria. Myślę, że jakieś 3-4 odcinki maksymalnie. Ale chciałbym wam pokazać dla osób, które są tutaj młodsze, jak kiedyś wyglądały gry. Ja wiem, że teraz widzicie też takie niebieskie okienko tutaj, ale niestety musiałem je zrobić, żeby nagrywać tą grę w 1080p. To jest tylko chwilowe, żeby nie było. Gra będzie wchodziła normalnie. Zresztą nawet widzicie, że wychodzi to wszystko poza ten obszar. Po prostu mapa jest w niskiej rozdzielczości, dlatego tak się kształtuje. Reszta będzie oczywiście normalnie. No i moi drodzy, co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? No będzie właśnie ta 4 odcinkowa seria, no chyba, że na pewno wam się spodoba, to zagramy może więcej. Myślę, że też może pojawić się 2, 3 i 4. To też nie jest przesądzone. Ale, mam dla was jeszcze jedną propozycję. Z racji tego, że coraz więcej was przybywa, widzę, że subskrypcje są, chciałbym, aby nasza rodzina, która będzie się nazywała Spooky, zresztą to dlaczego zmieniłem też nazwę, to jest inna historia, może wam opowiem w trakcie. Nasza rodzina, która będzie się nazywała Spooky, będzie miała możliwość dołączania, że tak powiem. I chciałbym, aby osoby zainteresowane, nie wiem czy to w ogóle wypali, no ale spróbujmy, osoby zainteresowane będą mogły stworzyć własnego streama. Wystarczy wpisać w komentarzu, piszcie w komentarzu po prostu imię i nazwisko, jaki chcecie mieć znak zodiaku i tak dalej. Ja wam tak szybko od byka przejrzę, mniej więcej na czym to polega. I chcę, abyście wy, osoby, które w sumie tworzycie ten kanał, mogły dodać własnego streama do tej rozgrywki. I tak jak powiedziałem, jeżeli ta seria naprawdę się dobrze przyjmie, to myślę, że zagramy dłużej. Na razie będę chciał się skupić na jednym simie, który będzie w sumie do czegoś dążył. Mamy tutaj wszystkie dodatki, bo znalazłem gdzieś płytkę na strychu, co w ogóle było ciężko to przeripować, bo w moim obecnym sprzęcie już nawet nie mam CD-ROMu. Więc musiałem to specjalnie ripować z laptopa i tak dalej, no i udało mi się jakoś to dograć. Mamy wszystkie dodatki, więc myślę, że możemy albo iść na jakąś alchemię, albo na magię. Może dostaniemy jakąś gwiazdę, to jeszcze się okaże. Tak więc, kochani, jak wam powiedziałem na początku, możecie dodawać własnych simów. Jeżeli chcecie, możecie również dobrać sobie wygląd. Jeżeli opiszecie mniej więcej mi tą postać, ewentualnie wkleicie linka, ja nie będę wandował w tym filmie, w sumie żadnych filmach z Simsów nie będę wandował linków. Możecie wkleić z generatora, ewentualnie z jakiegoś, mniej więcej, jakiś obrazek, który będzie przedstawiał postać, żebym mógł to odwzorować tutaj w naszym kreatorze. No i oczywiście dzięki temu będziemy mogli grać, że tak powiem, razem. Będziecie widzieli, jak toczą się losy waszych simów, które dołączą do naszej tutaj brygady. Dobra, ale bez zbędnego przeciągania, bo myślę, że porozmawiamy sobie jeszcze o tej serii w trakcie rozgrywki.
nie tylko tutaj w tym lobby naszym. Ja postaram się tak na szybko, bez żadnych przycinek, zrobić naszego sima, że nie będę się jakoś tutaj przeciągał. Widzę, że tutaj dosyć słabe są te skórki. Te niepodstawowe chyba były najlepsze. Gdyby to jeszcze było czarne, to może. Nie no, rewelacji nie ma niestety. Tak więc po prostu chyba weźmiemy naszego pseudo Wiedźmina. Nie, dobra, weźmiemy sobie tego pana. Ja jestem osobą, która lubi dobrze wyglądać. Uwielbiam garnitury, uwielbiam koszule. Zresztą nawet jak zobaczyliście tą wstawkę z początku, tam mnie widać mniej więcej sprzed 5 lat, no już teraz troszeczkę wydoroślałem, nabrałem powagi i tak dalej, ale możecie pewnie zobaczyć, że dosyć często tam występowałem w jakichś koszulkach, takich koszulach w sumie, które były. O Jezu, co ja robię? Nie to chciałem. Więc myślę, że tu też będę się stylizował na taką osobę. No ale no bez przesady, już takiej koszuli to ja nie założę. A może sweterek? Ostatnio w sumie zacząłem chodzić w sweterkach. Nienawidzę koszul z krótkim rękawem. Boże, jak mnie to odrzuca, naprawdę. Ja uwielbiam długie koszule, podwijane na rękawach. Więc dla mnie to jest coś niewybaczalnego. Nie no, w smoking się nie ubierzemy. Chociaż korci, oj korci. No dobra. Może jak w The Office się ubierzemy. Będziemy sprzedawać papier. A co mi tam? Ej serio, jakoś tak lipa z tymi ubraniami tu jest. Dobra, myślę, że po prostu... dobra, niech będzie to. Ja jestem z znaku zodiaku Lew, więc jestem przebojowy, więc myślę, że możliwe, że pójdziemy na gwiazdę filmową. Chociaż nie. Dobra, będę Shiro. Charakterystyki nie piszemy. O nie, zjebałem to. Czekajcie, to gdzieś było tutaj. Myślałem, że kolor skóry tylko się zmieni. A co zmieniło wszystko? Kolor skóry zmienia wszystko, jak widzicie. I teraz tego nie znajdę. Dobra, mam. Dobra, mamy naszego Shiro. Kończymy w sumie tą edycję. Kochani, gramy bez kodów. Ja wiem, że zazwyczaj w Simsy się gra z kodami, tam jakiś move-on i tak dalej, ale ja chciałbym tą rozgrywkę zrobić bez kodów. W ogóle, ile my mamy kasy? 2000 simoleonów, okej. Okay. 20, przepraszam, nie 2. Więc jak tu kupimy za 3, no to myślę, że nas jeszcze będzie stać. Czyli pół. W miarę prosty teren. No i jak widzicie, włączają nam się dodatki, więc musicie to niestety wybaczyć. Mamy już w tej chwili normalny widok. Więc myślę, że wam to przeszkadzać już nie będzie. Jednak to nagrywanie w 1080p to jest piękne. Pamiętam jeszcze, jak były kiedyś te monitory CRT, tak zwane monitory z dupami. To ta gra, no... W ogóle te monitory jakoś ten ekran, ten obraz był zupełnie inny. Mimo iż ta gra była naprawdę fatalnej jakości, to jednak ten taki wygląd tego monitora odzorowywał w takich kolorach, że naprawdę dało się wyczuć taką nutkę rzeczywistości, że tak powiem. Wiem, jak to brzmi w tej chwili, no bo no jak tu można zobaczyć rzeczywistość? No, jednak dzieciaki, które grały to właśnie w latach 2000, 2004 i tak dalej, no ta gierka ogólnie jest z 2000 roku, więc no w roku 2000 to była naprawdę nowość, to był hit, to jeszcze bodajże SimCity tylko przebijało w sumie. Pamiętam, że naprawdę ta gierka to był sztos. Ja ogólnie mam siostrę starszą i pamiętam, jak z tą starszą siostrą właśnie siedzieliśmy i graliśmy w te Simsy. To było naprawdę boskie. Mimo iż tam z siostrą się jakoś teraz nie witam, czy nie widzę, przepraszam, to pamiętam, że właśnie tej koleżanki i tak dalej siedziały u nas, grały w te Simsy, a ja siedziałem z boku i tylko oglądałem, jak one tam w to grają. To po prostu było świetne. Taka nostalgia, że szok. Dobra, zacznijmy może od jakiegoś chodniczka. Wiem, że mamy dosyć mało kasy.
Ale myślę, że możemy sobie zrobić taki pseudochodniczek. Będzie nasze wejście. W ogóle odwrócę kamerkę delikatnie. O, z tej strony myślę, że będzie spoko. W ogóle jak tu z kratkami? 10, 12, 14, 16. No tutaj tak lipa trochę. Trochę nie wymierzyłem. Dobra, zróbmy tutaj. To nam odda kasę? Odda nam kasę. Niech będzie po tej stronie. Okej. Teraz myślę, że zbudujemy domek składający się na początku z czterech pokoi, może jakieś potem pięterko na górze. Pięterko na górze, no piętra jest ogólnie na górze, więc... I tak, chciałbym mieć połączoną kuchnię z jadalnią. Parkiet noc pogranicza. Ja lubię właśnie taką stylistykę drewnianą, więc myślę, że możemy sobie bez problemu gdzieś z takie pomieszczenie. Zrobimy korytarz. Tak w ogóle to ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze 12. Akurat po 6. Więc tak, myślę, że jeszcze możemy sobie przedłużyć ten korytarzyk. Tylko jaki to był motyw? To był ten motyw. Tak dotąd. Ewentualnie, kochani. Wiecie co, damy poczwórne. Niech stracę. I powiększymy sobie w tą stronę. I tu będziemy mieć... to możemy skasować śmiało. 5 na 6. A to zrobimy 6 na 6. Ja zrobiłem głupotę, prawda? Tak. Zrobiłem głupotę mega. Dobra, tu będzie korytarzek taki malutki. Więc jakieś płytki może znajdziemy. Też nie mogę zbytnio szaleć, bo już mam 15 tysięcy, to nie jest dużo. Chociaż wiecie co? Może by jakieś inne jednak płytki sobie wsadził? Dobra, a zacznijmy od łazienki. To, że łazienka będzie łatwiejsza do zrobienia. Może jakoś na kolorowo byśmy je zrobili? Dobra, taka podstawowa łazienka. Podstawowa łazieneczka, która tutaj będzie. 6 na 6. Uwielbiam symetrię, więc dla mnie to jest props. I tu w sumie możemy dać po prostu ciemniejszą wersję płyty podłogowej VistaStar. I zrobić to w ten deseń. Dobra, myślę, że możemy już mniej więcej to poogradzać, tylko tak. Chciałem to zrobić tu. O kurde, ile kasy tu leci. Ej, bo mnie zaraz nie będzie stać na nic, o cholera, nie pomyślałem o tym. No to tak, z pewnością od razu idziemy do pracy. Jakie to jest drogie. To jest mega drogie, cholera. Dobra, to pierwszy odcinek będziemy po prostu mieszkać w szałasie. Ale jakieś drzwi bym kupił w sumie. Dobra, na razie takie do pokoju będą tutaj. Kolejne będą tu i kolejne będą tu. Najtańsze, bo musimy jeszcze kupić łóżko, musimy kupić jakąś lodówkę i jakąś toaletę, no i pewnie prysznic. Przydałoby się jeszcze jakieś okna, kurde. Dobra, wiecie co, ja wiem, że to jest takie chaotyczne zagranie. Jeszcze drzwi wejściowych nie kupiłem, wiem. Wiem, że to jest chaotyczne zagranie, ale musimy najpierw zadbać o potrzeby, w razie czego zrezygnujemy, nie wiem, z jadalni czy z czegoś. A te łóżka piękne są? Dobra, zaszalejemy z takim łóżkiem. Niech będzie. Musimy na pewno kupić jeszcze szafkę nocną. Beczki. Takie są po 120. Pierdziele, jaka drożyzna. Drożyzna jak cholera. Dobra, masz beczkę. I z pewnością jeszcze potrzebujemy budzika. Czy to były budziki? Kurczę, już nie pamiętam. Tu jest budzik. Alarmu na razie nie kupuję, bo nie ma sensu. I tak nie ma nas z czego okradać w sumie. Więc tak, najtańsza toaleta, która będzie gdzieś tu. Tak, kupimy ją na razie tu. Ja wiem, że jeszcze nie ma okien. Ja to wszystko wiem. I myślę, że tak. Umywalka.
Możemy delikatnie to rozszerzyć. Lustro by się przydało. Gdzie były lustra? Nie wiem, czy lustra nie były w ozdobach. Rośliny, plusy. Plusy, minusy. Są plusy i minusy. Serio, te początki są takie biedne. Ej, nie pamiętam, gdzie to było. W różnych? Nie. Nauka, rekreacja, twórczość, garderoby. O, to było tu. Dobra, przynajmniej będziemy mogli umyć zęby, więc tak, już mamy... Łazienkę mamy zrobioną, jakkolwiek to brzmi. O matko, musimy kupić telefon. Będzie na trawniku, znaczy nad trawnikiem. Telewizora na razie nie kupuję. I tak, sprzęt RTV i EGD. Przybliżmy sobie troszeczkę. Ej, ale ta gra w sumie tak patrząc na te HD jakości i tak dalej, to w sumie się zbytnio nie zestarzała. No wiadomo, to są jakieś piksele, ale nie jest jakoś tragicznie. Więc tak, myślę, że kuchnię zrobimy gdzieś tu. Potrzebujemy jeszcze lodówki za 600. Jakieś szafki. Jezu, dobra, bidne szafki. Masz takie stoły. Na bogato, za 200, no dobra, niech będzie. Ze dwa krzesła. Leżak przeżyj to sam. Nie, no dobra, zaszalejemy. Tutaj zaszalejemy, kupimy krzesło za 200. A nawet 3, a co tam. Niech mnie. Tylko tak, musimy jeszcze na pewno kupić nam jakieś okna. Tak patrzę, co tu jeszcze by się przydało zrobić. Na pewno to jeszcze kupimy. Czy mikrofalówkę? To wiecie co, to by się przydało więcej szafek. Kurde, jak ta kasa leci. Jak ta kasiuta leci. No i kupiłbym jeszcze jakiś Express najtańszy. No to musimy jeszcze jedną szafkę kupić, Boże. Tragedia. Tragedia. O czymś pewnie zapomniałem. Muszę jeszcze drzwi kupić na pewno. Drzwi wyjściowe. Drzwi gospodarcze. Nie, no do Bory nie będziemy wchodzić. Drzwi biurowe. Dobra, niech będą takie na razie. To jest tylko początek. Pamiętajcie, będziemy jeszcze bogaci. To jest tylko chwilowe. Zawsze się tak mówisz, że to jest chwilowe, ja wiem. Ile one kosztują? 115, ja pierdzielę. Czy przydałaby się jakaś rozrywka? Boże, jak to boli. Jak to boli, jak to się kupuje. Dobra, jest w miarę jasno. Drzwi mamy. Tu bym jeszcze dał jakiś najtańszy kafelek. Najtańszy, serio najtańszy. Ja zaszalałem zbytnio na początku. Dobra, niech będzie zielony nawet, trudno. Czy nas stać jeszcze na jakiś telewizor? Coś tam można kupić. Ej, to wiecie co? Ja wiem, że to będzie komiczne. Nie musicie mi tego mówić. To będzie nasza sala kinowa. Dobra. Mamy 300 w sumie simoleonów, więc jest bida. Od razu szukaj pracy. Kariera obiboka dla pomocnika golfisty. Dobra. 90 simoleonów dziennie. No nie mamy innej opcji. Czy możemy podać jakieś śniadanie? Coś tam możemy. No nawet nie spalił tego. Chciałem powiedzieć, że nie wziąłem kibla, czy nie kupiłem. Coś tam tu chyba zostawili. Oczywiście. O kurde, nie kupiłem zlewu. Magiczny zestaw dla początkującego Magiko. Zestaw dla początkujących to specjalny podarunek od miłych ludzi z Magiko, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy zapraszają cię do wyprowadzenia naszej serii magicznych produktów dla domu.
W tym pudełku znajduje się wszystko, co będzie Ci potrzebne do stworzenia swojego pierwszego zaklęcia. Więcej informacji o produktach i składnikach możesz znaleźć w księdze zaklęć i katalogu produktów dla domu. Możesz także odwiedzić swoich nowych sąsiadów, abrakadabrowie. Świetnie. To już w takim razie bierzemy. Ja bym ten stolik w ogóle sprzedał. Ile on kosztuje? 205! Kurde. Pewnie. Dobra, ty tędy przejdziesz, więc luz. Niesiemy ci to tutaj. Dobra, zapoznamy się z Henrykiem i z Majką. Pozdrów, uściśnij dłoń. Dzień dobry, proszę goście się. Ej, ale to ten obiad był dla mnie. No dobrze, zmywaj ta po sobie, zmywaj ta. Dobrze, tak, tak, tak. Głos rozrywki. Masz niewiarygodnie piękną twarz i figurę? Spędzasz wolny czas na śpiewaniu swoim zwierzakom? Przestań marzyć o dzielnicy show biznesu i zrób coś, aby cię zauważono. Jak najszybciej podpisz umowę z agencją talentów SimCity. Artykuł sponsorowany przez agencję talentów SimCity. Miło. Dodaj magiczne różdżka. Masło. Puchomory. I potropuchy. A to wy tak już możecie sobie razem chodzić, tak? Przejrzyj zaklęcie. Zobaczmy, co tu jest. Nieznane zaklęcie. To mamy akurat, więc możemy w sumie to zrobić. Dobra, no zróbmy to. Czyli w sumie możemy to zrobić bez problemu. Tylko jak to dodać? Dalej? Nie. A, musimy to tak dodać, dobra. To okej, okay. Dodaj potropuchy, dodaj muchomory, dodaj masło. No i co? Ładuj różdżkę. Udało ci się odkryć nowe zaklęcie. Szczegółowy opis znajdziesz w swojej rodzinnej księdze czarów. Zobaczmy, co to było. Czasami potrzebujesz właśnie ropuchy. Czy kiedykolwiek próbowałeś znaleźć ropuchy w sklepach na Starym Mieście? Oczywiście, że tak. Czy udało ci się ją zdobyć? Oczywiście, że nie. To dlatego, że ropuchy zostały wypędzone z SimCity po tym, jak burmistrz przyłapał żonę na całowaniu szczególnie paskudnej żaby. Ale teraz możesz mieć swoją własną ropuchę. Możesz tymczasowo zmienić ropuchę kogo tylko chcesz. Przyjaciół, rodzinę, wrogów, sąsiadów. Wszyscy aż się proszą o uropuchowienie. Uważaj tylko, żeby nikt się nie przyłapał na rzucaniu tego zaklęcia, ponieważ ropuchy nadal są nielegalne w wielu miejscach SimCity. Dobra, ale wyłączmy telewizję. Tu się pożegnamy. Żegnam państwa. Mamy 482. Czy możemy kupić komputer? Najtańszy jest za 1000. Kurczę, droga. No to nie, to nie kupimy. Musimy czekać na robotę. Wyskorzystaj. Energia, rozrywka, towarzystwo. Ja bym na twoim miejscu wziął prysznic. O której w ogóle mam pracę? Musim golfisty, 5:10. No to w sumie jeszcze trochę jest. Co możemy zrobić jeszcze w sumie? Jakąś biblioteczkę? O, weźmiemy mu tą nawet. Przygotować, uczy się techniki. Uczy trochę. Pierwszy punkt. Teraz już 18, więc w sumie możemy za chwilę się położyć. Ej, koleś! Kurde, pożegnaj się. Weź go wyproś. Pierdzielaj. Na kopak. Czekajcie sekundkę, bo nie wiem, czy mi się to nagrywa. Ale chyba się nagrywa. Jeszcze zobaczę, ile ten film poprzedni. Dobra, 20 minut. To możemy dalej bez problemu grać. Jeszcze zrobię to w ten sposób. O! Przepraszam za takie mikrocięcie. To czytałeś. Co to było? Co tu się od Janie pawliło? Coś się zeszczało. Coś mi się tu zeszczało. Szukaj pracy. No szukaj, może będzie coś lepszego.
To 40 dziennie, no to pewnie, że tak. Będziemy przestępcą. Rozmywaj to. I idziemy pcią, idziemy pcią. I... Zaraz w sumie idziemy do pracy. Ile tam potrzebowałeś tej pracy? 9.15. Przyjeżdżał o 8. Dobra, energię zaraz będziemy na full. Jeszcze nam się karaluchy zalęgły. Świetnie. Początki zarąbiste. Dobra, zjedz śniadanie. Muszę kupić ewidentnie jeszcze coś, co w razie czego nas przestrzeże przed jakimś pożarem. Wiecie co, ja wiem, że to jest wydawanie kasy, ale ja już nieraz miałem taki problem z tym. Dobra, za godzinę będzie samochód. Niech mu się jeszcze tu troszeczkę... Oglądaj telewizję, dobra. Już nie zdążysz. On podjechał pod nas samochód. Pod nas, po nas. Dobra, trochę zarobimy kasiory. Ale i tak musimy szukać czegoś innego, bo ewidentnie jest lipa z tą kasą. Nie wiem, chyba zaczniemy coś sprzedawać. Może... Właśnie, bo tutaj teoretycznie da się kupić sztalugę. To chyba ją nawet kupimy teraz. Tylko musimy pamiętać, że musimy mieć jeszcze pieniądze na nasze jedzenie, bo to jednak coś kosztuje. Dlaczego będziemy coś sprzedawać jeszcze? Dobra, 15. 140, świetnie. Pracujesz najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Zanim ktoś podjedzie podwieźć cię do pracy, popraw sobie trochę nastrój. To pierwszy krok w stronę awansu. Dobra, szukajmy... Ale ty jesteś ciapa. Jesteś ciapa. Dobra, to weź przynajmniej przynieś do domu. Wyrzuć, wyrzuć. I tak, weź prysznic. A, telewizor chodził sobie cały dzień, świetnie. Oglądaj telewizję. Oj, przepraszam za ten telefon. Zapomniałem wyłączyć telefonu. Już nie powinnam to przeszkadzać. Jest jakiś jestem dzisiaj nieprzygotowany. Wyłącz to. Idź spać. Przyjdzie o 9, tak? Te karaluchy będzie trzeba wywalić stąd. Ewidentnie będzie trzeba te karaluchy jakoś wygonić z tej chałupy. No, wstaniesz czy nie wstaniesz? Dobra, nie ma ich. Jest godzina druga, to w sumie lipa trochę. Nie, najpierw zjedz jakieś śniadanie. Tylko pożaru nie było. Najadłeś się, okej. Pójść wodę. Wiecie co, brakuje nam towarzystwa, więc może... To jest 5.51. Dawaj, sąsiada. Dobra, z Majką sobie pogadamy. Jaka noc? 6 jest. To już nie jest noc. Majka. Rozmawiaj. O, no, widzisz, trochę ci towarzystwo podskoczyło. Dobra, może zdążymy jeszcze.
Wejdź do pracy. Musimy mieć kasę. Musimy mieć jak najwięcej kasiuty. No tak, nie przeszukaliśmy tamtej pracy, więc nie wiem, co tam było. Teraz mi przyjedziesz i powiesz, że nic znów nie chcesz nic szukać, to cię kopnę w dupę. Obiecuję, że cię kopnę w dupę. 14 i zaraz wracamy. Jezu, ile tu jest karaluchów? Jakaś gazeta. Nie wiem, czy zaraz nie wynajmę sprzątaczki. Nadal nie udało nam się dostać awansu, nawet propozycji awansu. Dobra, 412 dolców. Okej, pracy. To 30 dziennie, a ile tam było? 9.15. Nie, no ewidentnie nie opłaca nam się. To pozmywamy, to wyrzucimy. Przy okazji jeszcze to wyrzucił, bo to chyba psiaki tutaj nam latają i rozrabiają. Już wyschło chyba. Ale tu jest naszczone jeszcze. Dobra, wielkie sprzątamy to. Zabite karaluchy. Chcecie się tu posprzątać? No i od razu lepiej, popatrz no. Spokój ci wyskoczył. Bo tu jeszcze gdzieś muchy latają. Dobra, to tak. Weź prysznic, albo najlepiej zrób siusiu. Weź prysznic. Włącz sobie telewizję. Niech stracę. Oglądaj sobie trochę. Jak rachunki przyjdą, to zobacz. Dostaniesz normalnie. Ubie. Wyłącz to. Idź spać. Teraz mu jest przykro. Kiedy ty pracujesz, albo kiedy nie pracujesz? Nie pamiętam, jak to działało. To chyba tak nie działa. Dobra. Nie wiem, chyba w niedzielę, czy jakiś inny dzień. Ale chyba nawet nie ma. Dni tygodnia są tylko dni, że tak powiem. Nic innego tutaj nie ma. No. Dałeś się. Dobra, koniec tego. Koniec tego dobrego. Jest śniadanie i jest lekkie śniadanie. Serio, to niedługo zaraz zacznie płonąć. O, wilku mowa, wykrakałem. No, to teraz mamy zajebiście. Dobra, idź szybko się wykąp. Żeby nie było lipy. I do roboty. Straciliśmy kuchenkę? Nie straciliśmy. Jeszcze telefon. Więc moi drodzy, jak teraz ktoś dołączy do nas, to będzie przynajmniej w kupie siła. Dwie osoby pracujące już jest znacznie lepiej. O. Nam spada. Strasznie nam spada. Serio, ja widzę, że w ogóle się nie bogacimy. Dobra, idź sobie coś zrób. Zadzwoń po sąsiada, o. Dawaj sąsiada. Bierz Majkę. Zaproś. Majka mówi, siemanko, co tam u was? Tak sobie siedzę i myślę. Czy by do was nie wpaść na chwilę? Padaj, luz. Ja już podaję obiad. No kurwa, drugi pożar. Dobrze, że ja wziąłem ten. Dobrze, że wziąłem ten wykrywacz ognia. Jezu, ale lipa. No jakby był trzeci pożar, to już naprawdę bym się wkurzył. Tobie cały czas spada towarzystwo. Rozmowy w kiblu, świetnie. Jeszcze się zestrzałeś, świetnie. Uff.
Nie, to będzie porażka. No jeszcze skunks, pewnie. Dobra, bierz ten prysznic. Nie płacz, nie płacz, nie płacz, nie płacz. Idź spać. Jeszcze rozwaliłaś mi naprawdę umywalkę. Jezu, tak to jest z gośćmi. Przyjdą, na rozpierdalają i pójdą, no. Miało tu nie być przekleństw. O Jezu. Ale Lipton. Idź szybko, nie płacz. Jedź do roboty. Czy on pojechał? Dobra, no to mamy wolne. To mamy wolne. Zawołaj sąsiada. Jezu, jaki ty masz problem? Nie dzięki mu, jasnowidz co zabronił mi dzisiaj wychodzić z domu. No spoko. Dobra, ja wiem co to jest. Ostrzeżenie, dziś nie było cię w pracy. Jeden dzień to nie problem, ale jeśli to stanie się twoim nawykiem, wyrzucą cię z pracy. Dobra, luz. Dawaj sąsiada, jeszcze raz. Zwołajmy po Henryka. To miło, że odpoczywasz w domu, ale nie wszyscy mają tak dobrze. Na przykład Henryk jest w pracy. Dobra, a mogę przynajmniej z tobą porozmawiać? Rozmawiaj. Świetnie, świetnie, kurde świetnie. Dobra, napraw to. Jezu, ale jest tragedia. Tragedia. Mitabula, tak. Włącz sobie ten telewizor, pooglądaj trochę. Się nie deszczy przy okazji, proszę. Korzystaj. Weź prysznic. Zjedz lekki obiad. Kurwa, ile można? Ile? Ile można? Lepiej karaluchy. Czwarty pożar? Czy trzeci? Już? Zjadłeś. Dobrze, to teraz idź spać. Tylko wyłącz telewizor najpierw. Jak nam rachunki przyjdą, to naprawdę się oboję. No i właśnie przyszły. I tak pójdzie, że nie pójdzie. Nie będziemy mieli z czego tego spłacić. Towarzystwo. Wiecie co? Mam jeszcze inny pomysł, ale to już na drugi odcinek, kochani. I w drugim odcinku, jeżeli nic się nie ruszy, to adoptujemy psa. A co mi to? I to będzie nasz taki pierwszy wstępny odcineczek. Zobaczymy, czy się w ogóle przyjmie. Jeżeli się przyjmie, to nagrywamy dalej. Teraz jedzmy lekkie śniadanie. Kolejny pożar? Nie. Not today. Idź do tej pracy, bo cię wypieprzą. Oho, no to będzie na pewno dobra ocena nastroju. Płacimy jeszcze rachunki na koniec tego naszego odcineczka. Ile karaluchów tu jest. I serio, chyba wynajmiemy też w drugim odcinku kogoś do sprzątania, bo to się robi coraz gorzej. Ten nasz pieprznik po prostu wygląda... źle. Po prostu źle. Dobra, no weź w sumie tą pocztę, co? Ile? O, serduszko boli. Dobra, powyrzucaj to wszystko. Nie płacz, nie płacz. Będziesz miał pieska. Albo kotka. Znaczy kotka, bo ja na kanale kotki wolę. Dobra, kochani, ale na tym akcencie zakończymy ten odcinek. Zresztą towarzystwo trochę skacze do góry. I zobaczymy się już w następnym. Zobaczymy, czy uda nam się przetrwać ten kryzys emocjonalny i potrzebowy. Bo kasy mam niewiele, a potrzeby mamy wysokie. Dobra, moi drodzy. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!